Państwa w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej imienia pułkownika Witolda Pileckiego. W dniu dzisiejszym przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego i właśnie z tej okazji zostaliście zaproszeni na wykład pod nazwą Represje wobec działaczy NSZ Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim w okresie stanu wojennego 1981-1983. Chciałam serdecznie przywitać pana doktora Sebastiana Pilarskiego, tomaszowianina, historyka, naczelnika oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, który poprowadzi dzisiejszy wykład. Serdecznie witam pana Zygmunta Augustyniaka, działacza tomaszowskiej Solidarności w latach 80., skazanego w okresie stanu wojennego za działalność podziemną. Serdecznie witamy. Witam uczniów tomaszowskich szkół i są z nami uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego, drugiego liceum ogólnokształcącego, zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1 oraz zespołu szkół ponadpodstawowych numer 8. Serdecznie wszystkich zapraszam na żywą lekcję historii. Żywą, bo będzie zarówno wykład, prezentacja, jak i wywiad. Życzę dobrego odbioru. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja bardzo się cieszę, po pierwsze, że mam okazję przyjechać w tę szczególną rocznicę do swojego rodzinnego miasta. Są uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego, w którym 25 lat temu zdawałem maturę, a więc też bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się również, że udało się zaprosić na dzisiejsze spotkanie uczestnika wydarzeń, które rozgrywały się przed 40 laty, nie świadka, ale uczestnika, czyli osobę, która czynnie działała w Solidarności przed wprowadzeniem stanu wojennego, a także w okresie późniejszym po 13 grudnia, za co była represjonowana, więc serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia panu Zygmuntowi Augustyniakowi, z którym mieliśmy okazję już wielokrotnie na temat tomaszowskiej historii, tomaszowskiej Solidarności rozmawiać w latach ubiegłych, nie tylko w kontekście stanu wojennego, ale też wydarzeń końca lat 80. W tle będzie sobie biec prezentacja dotycząca tego, co działo się 13 grudnia 81 roku w Łodzi. Także ona będzie nawiązywać do tego, o czym będę mówić. Tak jak powiedziała pani dyrektor, najpierw będzie takie teoretyczne nieco wprowadzenie dotyczące tego, co się w Polsce działo w roku 81, przed wprowadzeniem stanu wojennego, bo bez tego, co wydarzyło się po sierpniu roku 1980, nie zrozumiemy tych wydarzeń, które miały miejsce przed 40 laty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla was jest to zupełnie odległa historia. Lata 80. to dla was okres taki jak lata 40 czy 50, czyli okres, który znacie tylko i wyłącznie z kart podręcznika. Natomiast były to wydarzenia, które zdecydowanie wpływają też na naszą dzisiejszą sytuację społeczną, polityczną. Dyskusja o stanie wojennym trwa nieustannie. Z jakiego powodu tak jest, że do tej pory realnie i w sposób taki uczciwy nie oceniono tego okresu? O tym też jeszcze postaram się krótko dziś wspomnieć. Przede wszystkim rok 81 to oczywiście kolejny rok funkcjonowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli to określenie zapewne jest wam znane. A więc po roku 1945 Polska nie była krajem niepodległym, nie była krajem suwerennym, znajdowała się w sowieckiej strefie wpływów, czyli znalazła się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. To określenie też mam nadzieję, że jest wam znane, czyli Europa została podzielona na część demokratyczną, zachodnią, w części wschodniej niestety znalazła się po II wojnie światowej Polska, pomimo tego, że była członkiem zwycięskiej koalicji antyniemieckiej. Konsekwencją znalezienia się za żelazną kurtyną było oczywiście wprowadzenie ustroju politycznego, który przez Polaków nie był w większości akceptowany. To był ustrój narzucony siłą, jak mówiono, przy pomocy sowieckich bagnetów, czyli ustrój komunistyczny. Polska nie była krajem demokratycznym,
w Polsce dominowała jedna partia polityczna, partia komunistyczna, która najpierw była nazywana Polską Partią Robotniczą, natomiast po roku 1948 była to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ona w interesie robotników wcale nie występowała, o czym pokazały wydarzenia lat 80. czy powstanie Solidarności. To tyle, jeśli chodzi o nakreślenie takiego ogólnego tła, w jakim miejscu się wówczas Polska znajdowała. Musimy właśnie pamiętać o tym, że były to zupełnie inne realia niż dzisiaj. Jeśli chodzi o stan wojenny, zapewne to określenie jest Wam znane, tak? Czyli był to moment, kiedy władze zdecydowały się na rozprawę z Solidarnością, czyli pokonanie, rozgromienie ogromnego ruchu społecznego. Solidarność to niezależny samorządny związek zawodowy, czyli teoretycznie organizacja broniąca tylko i walcząca o prawa pracownicze. Tak naprawdę w warunkach państwa totalitarnego był to ruch społeczny, w którym wiosną 1981 roku znalazło się 10 milionów osób, czyli wyobraźcie sobie z niemal 40-milionowego kraju, odliczając dzieci, starców, osoby już nieaktywne, co czwarty Polak znalazł się w szeregach Solidarności. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Solidarność wyrażała nadzieję Polaków na to, że mogą żyć w sposób godny, mogą żyć w kraju wolnym w przyszłości. Oczywiście nikt w roku 80 i 81 nie myślał o tym, że system komunistyczny w roku 89 upadnie. To było coś niewyobrażalnego. Natomiast bieg historii w ten sposób zdecydował, że komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej upadł. I teraz tak, symbolem upadku komunizmu jest upadek muru berlińskiego, który nastąpił w listopadzie roku 89. Ale tak naprawdę demontaż tego systemu miał miejsce znacznie wcześniej, czyli od narodzin Solidarności możemy mówić o tym, że system komunistyczny w Europie Wschodniej zaczął się chwiać. Dlaczego mówimy o stanie wojennym i dlaczego powiedziałem, że o nim nie mówi się w sposób obiektywny? Ponieważ przez dziesiątki lat, w zasadzie od roku 1981, budowana była taka narracja, fałszywa opowieść na temat tego, dlaczego stan wojenny w ogóle musiał być wprowadzony i dlaczego był tak zwanym mniejszym złem. To określenie miało sugerować, że gdyby nie wprowadzono w Polsce stanu wojennego, mogło stać by się coś znacznie gorszego. Kto taką opowieść budował? No oczywiście ci, którzy byli odpowiedzialni za wprowadzenie stanu wojennego, czyli postać będąca takim ponurym symbolem lat 80., generał Wojciech Jaruzelski. Człowiek, który tak naprawdę nie był polskim patriotą, to był człowiek zupełnie dyspozycyjny wobec Moskwy, ponieważ tak jak wspomniałem, Polska znajdowała się w sowieckiej strefie wpływów, czyli realizowała tak naprawdę interesy polityczne Związku Sowieckiego. Wojciech Jaruzelski był, jak mówiono, najwierniejszym z wiernych, czyli on tak naprawdę był lojalny nie wobec własnego państwa i narodu, ale wobec tego hegemona, który decydował o tym, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej. A więc Wojciech Jaruzelski twierdził, że stan wojenny był mniejszym złem, ponieważ gdyby do tego stanu wojennego nie doszło, w Polsce zdarzyłoby się coś o wiele straszniejszego. Możemy sobie zadać pytanie, co miałoby być gorszego niż okres, w którym zginęło w Polsce kilkadziesiąt osób zamordowanych tylko i wyłącznie z powodów politycznych, czyli z tego względu, że myśleli inaczej niż władza, że sprzeciwiali się systemowi totalitarnemu. A więc można powiedzieć, że ta narracja mówiąca o mniejszym źle jest narracją fałszywą, wymyśloną, która miała tylko i wyłącznie coś usprawiedliwić. Kilka mitów też zbudowano, jeśli chodzi o stan wojenny. Twierdzono na przykład, że stan wojenny uchronił Polskę przed sowiecką interwencją, czyli przed interwencją, wkroczeniem wojsk sowieckich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Straszono takim scenariuszem, ponieważ takie wydarzenia w Europie miały wcześniej miejsce. W roku 1956 wojska sowieckie w bardzo brutalny sposób spowodowały czy powstrzymały rozwój działań zmierzających do obalenia czy osłabienia ustroju komunistycznego na Węgrzech, a więc rewolucja węgierska została w 1956 roku brutalnie zdławiona. W 1968 roku mieliśmy interwencję w Czechosłowacji, a więc Polacy mogli się obawiać teoretycznie, że taki scenariusz będzie przeprowadzony również w Polsce. My z dokumentów wiemy doskonale, że
coś takiego w roku 81 nie mogło się stać, to generał Wojciech Jaruzelski prosił Sowietów o to, aby ewentualnie w Polsce interweniowali. A więc to jest jeden z tych mitów, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Kolejny mit mówił o tym, że Polska znalazła się na skraju wojny domowej, czyli że ta Solidarność, która skupiała 10 milionów ludzi, dążyła do konfrontacji, czyli do rozprawienia się z komunistami. Mówiono nawet, i to pojawiały się oficjalnie takie głosy mówiące o tym, że Solidarność tworzy listy proskrypcyjne, czyli spisy działaczy komunistycznych, którzy po przejęciu władzy przez Związek mieli być pozbawieni życia. Oficjalnie takie głosy pojawiały się m.in. w Sejmie PRL. Jeden z posłów znany, być może o waszemu pokoleniu to już mniej, Janusz Przymanowski, czyli autor książki, na podstawie której powstał serial Czterej Pancerni i Pies. On mówił o tym, że właśnie takie listy proskrypcyjne były tworzone. Dziś wiemy, że to nieprawda. System komunistyczny oznaczał też, można powiedzieć, skrajną nędzę polskiego społeczeństwa. Między innymi w Tomaszowie Solidarność organizowała w proteście tak zwane marsze głodowe. Takie fotografie zachowały się do dziś, można je obejrzeć w Muzeum Tomaszowskim. I tam zobaczycie tłum kilku tysięcy osób, które protestowały przeciwko brakom zaopatrzenia. No, dla was jest to sytuacja zupełnie niewyobrażalna, ale wówczas, aby kupić podstawowe produkty spożywcze, takie jak chociażby makaron, jajka czy nawet sól, należało stać długo w kolejce, nie mówiąc już o takich rzeczach jak mięso i jego przetwory. W Polsce wprowadzono kartki, czyli chodziło o to, aby teoretycznie każda osoba miała prawo nabycia określonych ilości produktów, ale tak naprawdę ten system gospodarki okazywał się nic strasznego, chociaż oni później też byli prześladowani, ponieważ Służba Bezpieczeństwa wiedziała, kto w tym budynku przebywa, wiedziała, kto ten strajk organizował, a więc do tych ludzi później można było swobodnie dotrzeć. Co działo się w samym Tomaszowie? Scenariusz był podobny do tego, co działo się w skali całego kraju, czyli w Tomaszowie działacze Solidarności również zastanawiali się, w jaki sposób na wprowadzenie stanu wojennego zareagować. Przede wszystkim chodziło o to, aby Solidarność nie przestała istnieć. Wiadomo było i część działaczy się domyślała, że Związek będzie musiał działać w innych warunkach, ale tak naprawdę pojęcia stanu wojennego nikt w Polsce dokładnie nie rozumiał i nie wiedział, z czym ten stan wojenny będzie się wiązać. Kilku działaczy z Tomaszowa udało się właśnie pod ten budynek, czyli pod budynek Zarządu Regionu Solidarności Ziemi Łódzkiej, i tam ci działacze otrzymali wyrzucaną z ulic, wielokrotnie odczytywaną ulotkę do mieszkańców ziemi łódzkiej. Ta ulotka wzywała do zorganizowania protestu dwóch działaczy łódzkiej Solidarności, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki. Opracowali odezwę, która była odpowiedzią na działania władz. Wcześniej krajowe władze Solidarności też podjęły decyzję, że w przypadku, kiedy Związek zostanie zaatakowany, jego członkowie staną w obronie. Tylko w Łodzi miała miejsce taka pacyfikacja siedziby zarządu regionu, w innych miastach to się nie stało. Natomiast po kilku godzinach ta ulotka trafiła do Tomaszowa. Ona została tutaj powielona. Jak oceniała Służba Bezpieczeństwa, wydrukowano od 300 do 400 egzemplarzy tej ulotki, dzięki czemu stało się możliwe poinformowanie Tomaszowian o tym, co się działo między innymi w Łodzi i czym jest stan wojenny. Mamy szereg zachowanych dokumentów, które mówią nam o tym, w jaki sposób grupa działaczy Tomaszowskiej Solidarności planowała działać w nowych warunkach. W Tomaszowie odbyły się też dwa strajki w zakładach, które dziś nie istnieją, czyli w zakładach Skogar oraz w zakładach Tomtex, czyli w dwóch przedsiębiorstwach pracownicy postanowili zaprotestować przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Co ciekawe, w momencie, kiedy rozpoczął się w maju 1982 roku proces
działaczy Solidarności, którzy właśnie kolportowali tę ulotkę, zarzucono, że wskutek właśnie tej ulotki doszło tam do strajków, co było nieprawdą, ale tutaj chodziło o to, aby obciążyć jak najbardziej tych ludzi, którzy stanęli przed sądem. W województwie piotrkowskim, bo wówczas Polska była podzielona w inny sposób pod względem administracyjnym, czyli od roku 75 mieliśmy 49 województw. Tomaszów znajdował się w województwie piotrkowskim. W okresie stanu wojennego w województwie piotrkowskim odbyły się dwa procesy polityczne. Jeden to był tak zwany proces tomaszowski, o którym jeszcze dziś będziemy mieli okazję porozmawiać, oraz drugi tak zwany proces bełchatowski, czyli dotyczący działaczy Solidarności z Bełchatowa. W procesie tomaszowskim sądzonych było aż 12 osób. To był jeden z większych procesów, jeśli chodzi o ilość osób, które stanęły przed sądem w Polsce centralnej. Największy proces w Łodzi to proces, w którym przed sądem stanęło na przykład 16 osób, no ale porównując wielkość obydwu miast, tutaj widać, że skala zaangażowania działaczy tomaszowskiej i Solidarności była naprawdę duża. W momencie, kiedy zaczęły się w Tomaszowie pojawiać ulotki, Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła prowadzenie działań, jak wówczas mówiono, operacyjnych, czyli próbowała się dowiedzieć, kto za druk tych ulotek odpowiada. Udało się Tomaszowskiej Solidarności doprowadzić do wyniesienia z siedziby związku powielacza, czyli takiej rodzaju maszyny drukarskiej, do czegoś, co można byłoby porównać do drukarki, na której powielano ulotki przygotowywane w formie maszynopisu. Ja te ulotki też jeszcze Wam dziś w formie elektronicznej pokażę, jak to wyglądało i za co można było w stanie wojennym trafić do więzienia. Służba Bezpieczeństwa, bo taki był sposób jej działania, wytypowała grono osób podejrzanych. Obejmowało ono kilkanaście osób. Prowadzono sprawę o kryptonimie Powielacz, czyli próbowano dojść, kto za drukiem ulotek się ukrywa. Warto przypomnieć nazwiska tych odważnych ludzi, którzy wówczas takie działania podjęli. To był oczywiście między innymi pan Zygmunt Augustyniak, pan Stanisław Kurnik, Zbigniew Rychlik, Stanisław Schubert, Ryszard Trocha i Ryszard Wędrychowicz. Część osób już dziś nie żyje, część osób wyemigrowała z Polski właśnie w okresie stanu wojennego, a część jest nadal mieszkańcami naszego miasta, więc tym, wydaje mi się, tym jest większy powód, aby o ich działaniach mówić. Pierwsze ulotki pojawiły się w grudniu roku 81, czyli bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego. Tytuły były następujące. Pierwsza ulotka do mieszkańców Tomaszowa. To jest 14-15 grudnia 81 roku. Następno z 24 grudnia do wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Kolejna, dokąd dążymy, 21 stycznia 82. I następnie mieliśmy jeszcze ulotkę, która była pozbawiona tytułu, a była datowana na 17 lutego, a więc jak widzimy, tych ulotek udało się wydrukować i rozpowszechnić 4. Wydaje się, że to jest mało, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę warunki, w jakich wówczas działacze Solidarności funkcjonowali, należy stwierdzić, że ta działalność naprawdę wymagała wielkiej determinacji. Wkrótce, czyli od momentu wszczęcia tych działań przez Służbę Bezpieczeństwa, od stycznia 82 roku do marca minęły 2 miesiące. Wówczas Służba Bezpieczeństwa 22 marca była już przygotowana do rozbicia tej podziemnej grupy tomaszowskich działaczy Solidarności. Grupa nazywała się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Tomaszowa Mazowieckiego. 22 grudnia doszło do masowych zatrzymań oraz do przeszukań. Szereg osób zostało zatrzymanych i przewiezionych do aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mieli oczekiwać na proces sądowy. Oczywiście byli przesłuchiwani, pytano ich o nazwiska osób zaangażowanych w działalność podziemną i dzięki temu było możliwe wkrótce sporządzenie aktu oskarżenia. Proces odbył się w maju roku 82.
na 5 rozprawach zbierał się sąd, czyli przez 5 długich dni sąd próbował rozstrzygnąć, na czym polegała wina osób, które zostały objęte aktem oskarżenia. W stanie wojennym, o czym też warto powiedzieć, sprawy toczyły się w tak zwanym trybie doraźnym. Na czym to polegało? Coś doraźnego, czyli coś musiało się odbyć szybko. Tryb doraźny zakładał, że w momencie, kiedy ktoś został zatrzymany i był podejrzany o prowadzenie działalności podziemnej, o zorganizowanie strajku, druk, ulotek, prokuratura miała kilka dni na przeprowadzenie śledztwa, czyli 2 tygodnie na przeprowadzenie śledztwa. Powstawał akt oskarżenia. Akt oskarżenia był przesyłany do sądu i sąd w trybie doraźnym w ciągu 5 dni musiał się zająć sprawą. I założenie było takie, że wyrok, który zapadnie, to będzie minimum 3 lata pozbawienia wolności bez zawieszenia oraz pozbawienie praw publicznych. Na szczęście w procesie Piotrkowskim sąd odstąpił od trybu doraźnego i 12 osób, które stanęło przed sądem, było sądzonych w trybie normalnym. Ja powiem krótko, w jaki sposób ta rozprawa przebiegała. Poproszę też jeszcze pana Zygmunta o słowo na ten temat, bo jako uczestnik tych wydarzeń będzie w stanie powiedzieć o wiele więcej. Ja tylko powiem, że prokurator Mirosław Orski dla tych osób, które drukowały ulotki, zażądał kary więzienia, czyli pozbawienia wolności w wysokości od 3 do 7 lat. Czyli wyobraźcie sobie, jak surowa to miała być kara. 7 lat za wydrukowanie ulotki, 4 ulotek. Oraz pozbawienie, tak jak wspomniałem, praw publicznych. I kiedy został akt oskarżenia odczytany na sali sądowej, w ciągu tych 5 rozpraw w sali gromadziło się od 40 do 130 osób, jak utrzymywała Służba Bezpieczeństwa, to byli członkowie rodzin. W momencie, kiedy akt oskarżenia został odczytany, zgromadzone rodziny zaprotestowały, czyli słychać było krzyki protestu. Wrzawa podniosła się w sali, ponieważ uznano te surowe kary za te proponowane kary za drakońskie i niewspółmierne do tego, co działacze Solidarności robili. Na szczęście te kary aż tak wysokie nie było. Były z 12 osób, 4 zostały skazane na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, czyli bez zawieszenia. To był między innymi pan Zygmunt Augustyniak, Ryszard Wędrychowicz i Zbigniew Rychlik. Części osób karę zawieszono, czyli te osoby zostały skazane, ale miały pójść do więzienia dopiero w momencie popełnienia w ciągu okresu próby, jak mówiono, podobnego przestępstwa. Bardzo uciążliwą karą była kara orzeczona wobec Stanisława Schuberta. To był nauczyciel z Tomaszowa Mazowieckiego, któremu kuratorium oświaty w Piotrkowie Trybunalskim zabroniło przez 4 lata pracy w oświacie. Czyli ten człowiek przez 4 lata nie mógł pracować w swoim zawodzie. Później odbyła się w styczniu 83 roku, 12 stycznia, rozprawa rewizyjna. Sąd Najwyższy na szczęście zawiesił wszystkim skazanym kary pozbawienia wolności. Wiązało się to z tym, że 30 grudnia 82 roku stan wojenny został zawieszony. Nie został zniesiony, ale go zawieszono i dopiero w latach 90. to nie tylko dotyczyło procesu Tomaszowskiego, dotyczyło wszystkich procesów politycznych. Osoby skazane w stanie wojennym mogły upominać się o uniewinnienie, czyli te wyroki, które były wydane w latach 80. zostały uznane za niebyłe. To tyle, jeśli chodzi o ogólne zarysowanie tego, co działo się w Polsce, tego, co działo się wówczas w Tomaszowie i w naszym regionie. Ja zmienię teraz prezentację i pokażę wam materiały dotyczące właśnie tego procesu, który był w Tomaszowie organizowany, w Piotrkowie organizowany, a dotyczył działaczy z Tomaszowa. To są oryginalne materiały, które zachowały się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, czyli w momencie, kiedy powstał IPN, one do nas trafiły, do naszego archiwum. Są bezcennym źródłem informacji na temat lat 80. Mamy tutaj między innymi okładkę akt sądowych, czyli tom pierwszy. Mamy
informację, że była to sprawa karna przeciwko Ryszardowi Wędrychowiczowi i innym. Tych innych, tak jak wspomniałem, było 11. Tutaj mamy pierwszą z ulotek, która była wówczas rozpowszechniana, czyli do wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. A więc jak widzicie, kartka papieru, kartka zapisana na maszynie stała się dla komunistycznych władz pretekstem do tego, żeby wiele osób postawić przed sądem. Tu mamy ulotki kolejne, wszystkie podpisane jako NSZZ Solidarność lub jak ta ulotka pierwsza jako MKS Tomaszów Mazowiecki, czyli ten Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Ta nazwa powtarzała się w wielu miastach. Ona po raz pierwszy była użyta w sierpniu 80 roku w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie zawarto porozumienia sierpniowe. Tutaj mamy ulotkę jeszcze jedną, czyli ze stycznia roku 82. I tutaj interesujący materiał. Fotografie zrobione przez technikę kryminalistyczną Komendy Miejskiej MO, czyli przez funkcjonariusza milicji, który został poproszony przez Służbę Bezpieczeństwa do stworzenia dokumentacji dotyczącej tej działalności podziemnej tomaszowskich działaczy Solidarności. Mamy na fotografii Ryszarda Wędrychowicza, ponieważ właśnie u niego w domu jego matki był przechowywany ten powielacz wykradziony 13 grudnia 81 roku. Macie tutaj demonstrację skrytki, w której powielacz się znajdował. Służba Bezpieczeństwa ten sprzęt odnalazła. I tutaj mamy fotografie kolejne, między innymi pokazanie materiałów, które były wykorzystywane do druku, czyli farby drukarskiej. A więc to wydarzenie, które jest uwiecznione na fotografiach, to było wydarzenie, które już w zasadzie przesądziło o tym, że wiele osób z Tomaszowa stanęło przed sądem. Mamy fotografie materiałów bezdebitowych. Bezdebitowe, czyli wydawane nielegalnie, wydawane w podziemiu, które odnaleziono u szeregu osób, u których prowadzono przeszukiwania w marcu 82 roku. Tu mamy powielacz, mamy dwie maszyny do pisania i mamy między innymi akt oskarżenia. Jak widzicie, ten akt obejmował aż 12 osób. I mamy też tu istotny dopisek na górze pod aktem oskarżenia w trybie doraźnym, czyli na początku zapowiadało się, że te wyroki będą bardzo surowe. Protokół rozprawy głównej, czyli zarejestrowanie dokładnie tego, co działo się w sali sądowej. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z maja roku 82 i później wyrok w rozprawie rewizyjnej przed Sądem Najwyższym. Ta prezentacja będzie nam towarzyszyć w tle. Oprócz tego, że wielu działaczy Solidarności, czyli 12, stanęło przed sądem, wielu innych było też inwigilowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli rozpracowywanych, jak mówiono. Ta inwigilacja polegała między innymi na tym, że ludzi kontrolowano w miejscu pracy, czyli zbierano na nich doniesienia. Próbowano doprowadzić do tego, aby z pracy byli zwalniani lub musieli odchodzić na wcześniejsze emerytury. Chodziło chociażby o to, aby degradować ich w pracy, czyli aby otrzymywali niżej płatne stanowiska, aby w ten sposób zniechęcić do tej działalności podziemnej. W stanie wojennym można było być na ulicy pobitym na przykład za to, że w klapie nosiło się znaczek z napisem Solidarność albo nosiło się opornik, który był symbolem sprzeciwu wobec władzy. Czyli milicja wówczas, patrole milicji, wojska chodziły po ulicach i po prostu zatrzymywały przypadkowe osoby, przeszukując je, żądając okazania dokumentów i zdarzały się takie przypadki, że te osoby miały na przykład przy sobie ulotki, co było podstawą już do zatrzymania i do wszczęcia dalszych represji. Poproszę teraz
naszego gościa, pana Zygmunta Augustyniaka, aby po tych ponad 40 latach powiedział w ogóle, dlaczego podjął działalność w szeregach Solidarności, najpierw działalność legalną, a przede wszystkim czym dla niego Solidarność w roku 80 była, jakie nadzieje wiązał z tym ruchem społecznym, który, tak jak wspomniałem, dla Polaków był nadzieją na wolność. Ja właśnie to jest zastanawiające, że ja w zasadzie nie byłem materiałem dobrym na związkowca. Mnie nie bardzo interesowało kupowanie biletów do kina czy jakichś kolonii letnich dla dzieci. Ja się kierowałem zdecydowanie myślą polityczną i myślałem o tym, że jest szansa dzięki temu coś zrobić dla Polski, że może ta Polska, ja wierzyłem w to, rzeczywiście wierzyłem, że Polska może być niepodległa, w co najczęściej wszyscy moi, nawet zaprzyjaźnieni, dziś znani politycy, do końca nie wierzyli, bo to była przecież sowiecka potęga. Oni decydowali, sowieckie wojska były w Polsce. Rząd słuchał poleceń z Moskwy. Nikt nie wierzył, nikt, no właśnie ja wierzyłem, ale większość ludzi nie wierzyła, że coś można zrobić dlatego, żeby Polska była wolna. A ja miałem taką bodaj nieszczęście, które dla mnie było szczęśliwym, że miałem rodzinę zainteresowaną działaniami politycznymi już od dawna, od przedwojenia. Mój dziadek był narodowym demokratą, mój tatuś był piłsudczykiem. Tatusia właściwie nie znałem, bo 2 lata miałem, jak go zabili Niemcy, bo był członkiem organizacji podziemnych. Starał się walczyć z Niemcami. No potem była wojna, potem moja mama wyszła za mąż w 50 roku za cudownego człowieka, ojczyma miałem. Daj Boże, żeby wszyscy mieli takich ojców, ale też był uwikłany w działania partyzanckie w czasie wojny, czego komunisty, ale byli w Armii Krajowej. Więc tego komuniści nie znosili i bardzo szybko, po paru miesiącach, został zamknięty w więzieniu w Warszawie. Oskarżano go o zlikwidowanie oddziału Armii Czerwonej pod jego dowództwem oddziału, więc to była ewidentna decyzja taka, żeby zakończyło się to, jak to się wtedy tak brutalnie mówiło, kulą w łeb. Mężczyzna 120 kg ważący, silny, wysportowany, przedwojenny sportsmen wrócił, trudno powiedzieć, wrócił, wyniesiony został z więzienia z braku dowodu winy, to było określone. Ważył 40 kg i sam nie chodził w ogóle. No, wydawało się, że umrze zaraz. Udało się go uleczyć. Byli porządni, też znajomi lekarze. Dziadek mój był lekarzem. Wyleczono go. No, ale życie już miał krótsze. To już było zmarnowane, to życie. Jeszcze pracował. Więc u mnie polityczne myśli były w domu ciągle. Jak komuniści zaczęli tworzyć ludową Polskę, u nas się zasłaniało kocami okna i słuchało Wolnej Europy, bo za to też się szło do więzienia, nie wolno było. Zresztą radioodbiorników było mało, kołchoźniki tak zwane były zakładane, w którym był jeden program Warszawy i mógł każdy w domu taką ozdobę mieć. No więc moje życie w ten sposób się układało, że zawsze coś wymyśliłem, żeby sobie zrobić kuku. Zawsze nie zgadzałem się z tym, co się działo, co było obowiązywało i moja praca, dokąd nie przyjechałem do Tomaszowa, to było tak 2 lata mniej więcej, jak sobie tak liczyliśmy potem w rodzinie, w jednej miejscowości, a potem, no nawet trudno powiedzieć, że mnie wyrzucali, bo ja sam uciekałem. Zmieniałem pracę, jak już mi powiedziano, że moja praca będzie zakończona, ale chwała Bogu, w służbie zdrowia zawsze było brak pracowników i zawsze te prace można było znaleźć, ale na przykład jak w Sieciu nad Wisło pracowałem i mieszkania nie miałem, na wsi mieszkałem, starałem się o mieszkanie, no to mnie wezwano na rozmowę do właśnie, czyli to Rady Narodowe nie załatwiały, tylko partia PZPR i mi powiedziano, że jak jedno z nas, czy ja, czy moja żona, chociaż zapisze się do partii, no to dostanę, nie wiem, i w Sieciu mieszkanko i będziemy mieszkali. To pan na to dostał odpowiedź, że tacy jak pan, proszę pana, to w Warszawie z Zabęgła sprzedają cegły. No to pan powiedział, towarzysz powiedział, że nie mamy o czym mówić. Ja mówię, no oczywiście niepotrzebnie przychodziłem. No i wtedy przyjechałem do Tomaszowa, to była moja ostatnia
zmiana warty. Ale tutaj też były paper. Ja 3 razy składałem podanie o zwolnienie i już wyjeżdżałem, ale potem... Z tym, że właśnie to co panu doktorowi mówiłem w Tomaszowie, spotkałem się z niezwykłym zdarzeniem w moim życiu, że miałem tak dużo znajomych, porządnych ludzi i tylu serdecznych przyjaciół, że oni mnie tu... Nas, bo byłem przecież żonaty, teraz już moja pierwsza żona nie żyje. Mam drugą żonę od 30 lat. Muszę powiedzieć, że już sami się zorientowaliście, że jeśli mój tata opuścił dom, kiedy poszedł gdzieś do Pana Boga, to ja miałem 2 latka, no czyli w tej chwili mam 83 lata. No chwała Bogu, dobrze żyję, jakby było to potrzebne, żebym miał o czym mówić. W drugim liceum to bywałem nawet parę razy, może, ale wy jesteście młodsi, to już teraz to była potem ta choroba, koronawirus i tak. I to tak się składało. Dlatego jak tylko coś zaczęło się dziać, to w Tomaszowie od razu właśnie w moim... Ja pracowałem w tak zwanym przemysłowym, specjalistycznym zespole opieki zdrowotnej. To była taka przemysłowa służba zdrowia, bo było dużo zakładów tych zwłaszcza tekstylnych. Ja pracowałem w tak zwanej Mazowi, w Tomteksie troszeczkę też. No więc jak zaistniała taka możliwość, od razu założyłem u siebie w tej swojej przychodni Solidarność, na razie ten komisję organizacyjną. Zgłosiliśmy dyrektorowi i już we wrześniu zacząłem pomagać innym przyjaciołom, tych, których znałem, a ludzi dużo, w związku z tym, że pracowałem w służbie zdrowia, to miałem dużo bardzo ludzi i przyjaznych, więc zaczęliśmy zakładać Solidarność. Pomagałem w Istomie, w Tomteksie i w innych spółdzielniach, po takich małych zakładach, wszędzie, gdzie dało się to zakładać. Szybko nam to szło. Bardzo ludzie chętnie do Solidarności przystępowali, bo każdy w jakiś sposób widział to zło, które się dzieje. To kierowało ludzkim postępowaniem. Także w ten sposób trafiłem do Solidarności. A w jaki sposób przypomina pan sobie po 40 latach ten moment, kiedy, no tak jak miliony Polaków, dowiedział się pan o wprowadzeniu stanu wojennego? Jaka była taka pierwsza zapamiętana reakcja? No pierwsza to była świetna reakcja, dlatego że myśmy w sobotę grali w brydża z przyjaciółmi, małżeństwem. Małżeństwo nam przyjazne, byliśmy u nich na kawie i graliśmy w brydża. Po północy przyszliśmy do domu i nic nie wiedzieliśmy. No, przecież nikt nie włączał telewizora, mycie i spanie, a rano jak się obudziliśmy, dowiedzieli się, że jest stan wojenny. No mój syn wtedy, 80 rok, to miał 18 lat, tak, i stawał już na studia, zdał na pierwszy rok, był na pierwszym roku studiów. No i zaczął beczeć straszliwie. A ja uciekłem z domu, bo wiedziałem, że za chwilę będą nas mogło zgarnąć. No i zaczęliśmy się szukać. Pomyślałem, że najlepiej do kościoła, do świętego Antoniego. Być może, no bo gdzie się spotykać? Na ulicy niebezpiecznie, bo przecież tu nie Warszawa, wszyscy się znają. No i rzeczywiście miałem rację. Tam się kilka osób zgłosiło i potem już zaczęliśmy właśnie podejmować te decyzje, co robić. Najpierw była nas duża grupa, no potem oczywiście się wykruszyła. To co pan doktor mówił, słynne wejście do... Bo myśmy mieli, to był z jednej strony pech, że myśmy mieli dwie organizacje solidarnościowe w Tomaszowie. Jedna słusznie i zgodnie z prawem była w województwie piotrkowskim, bo w tym województwie był Tomaszów. Natomiast niewielka grupa, znaczy liczbowo to duża, bo Wiston, on miał wtedy bodaj około 10 tysięcy pracowników. Wiston już nie chciał do nas zależeć od województwa piotrkowskiego, bo dla działaczy, potem się okazało, że związek zawodowy zakładali przeważnie działacze partyjni. To była bardzo podejrzana robota i pewnie sterowana przez komunistów. Także doszło do rozbicia. Wiston, Witroma i Biała Góra, być może jeszcze coś, ale te 3 zakłady na pewno były w województwie, potem łódzkim. No a myśmy tutaj z tymi wszystkimi pozostałymi zakładami jakoś stworzyli tę Solidarność. No i od razu to podjęliśmy te działania, żeby zdobyć ten materiał, bo przecież nie było
czym, a tam w biurze tym witrony było wszystko, i ten dalekopis, i papier, i farby, maszyny do pisania. Tam było łatwiej wejść, bo spółdzielnia Witroma była na uliczce takiej trochę odległej od centrum, a siedziba naszego delegatury Związku Zawodowego Solidarność podlegającego pod zarząd Pietrkowski mieściła się w Alejach Wojska Polskiego wówczas, teraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Więc to było centrum, tutaj nie mogliśmy, zapieczętowane były drzwi, ciągle patrole były, policja, milicja, ORMO, ZOMO, wojskowe przecież też z karabinami, tak, na ramię i do przodu. Więc tam nasza ta trójka panów wykradła ten sprzęt. Na razie był w jednym mieszkaniu na ulicy Polnej. Pierwsza ulotka stamtąd poszła. No a ja już postanowiłem, że musi być grupa, bo tu jest niedobrze. No, tyle ludzi nie może być. No i zacząłem starać się zwoływać tych ludzi, których znałem, którym ufałem. No i do takiego dochodziło, że na przykład pierwsze spotkanie, co było zupełnie bez sensu i przyznaję, że bez logicznego myślenia. W moim gabinecie, gdzie pacjenci byli siedzieli na krzesłach, czekali w swojej kolejce, jak już było ich mało, ta grupa kilkunastu osób do tego małego gabineciku. No i zaczęliśmy ustalać, co robić, kiedy i jak. Potem drugie spotkania już nie w przychodni, tylko u kolegi w mieszkaniu. No i potem, no, mogę powiedzieć, że właściwie tę grupę ja stworzyłem. Wybrałem tych, którym ufałem. Jedyną osobą, której troszeczkę nie ufałem, to był właśnie Rychlik, bo on był członkiem PZPR-u. No, takich się wtedy nie bardzo ufało, ale jednocześnie był prawnikiem i rzeczywiście zaczął działać w Solidarności szybko, więc to tak chyba się okazało, że sporządniał chłopak, że jakoś mu te ciągoty komunistyczne przeszły jakoś. No to była właśnie, więc mniej osób działało. Te dwie panie, było nas dwunastka, te dwie panie, które były z nami, one w zasadzie nie były w tej grupie. One potem trudniej się pomagały rozkolportowywać te ulotki, które myśmy pisali. A tutaj to w zasadzie ta grupa była mniejsza tych, co pan doktor wymienił z nazwiska. No właśnie, powstaje pytanie, w jaki sposób docieraliście do Tomaszowian z tymi ulotkami? No nie można ich było oficjalnie rozpowszechniać, więc jakie były sposoby, metody, pomysły na to, żeby jak najwięcej osób miało okazję zapoznać się z treścią tych materiałów? Świetnie, zaraz to powiem, ale może jeszcze teraz sobie uprzytomniałem, że jeszcze warto powiedzieć, jak myśmy się chowali. Tu jestem zobowiązany powiedzieć, Witkowi Dratwa, rodzina Dratwów, którzy na Niebrowie mieszkają. Wiktor Dratwa, mój zaufany, najpierw pacjent, potem zaufany człowiek nieżyjący, którego śmierć boleśnie odczułem, bo zginął, umarł, ale prawdopodobnie przez zrujnowane życie, przez te kontakty nasze, jakoś tego nie wytrzymał, rozchorował się na serce, młody jeszcze mężczyzna. U niego najpierw, on mieszkał wtedy na ulicy Cmentarnej i u niego w komórce, byli w szczęśliwej sytuacji, że mieli dwie komórki, jedno piwnicę, w mieszkaniu kiedyś tak bywało, a drugo na węgiel w podwórku. No to dywanik był położony na podłogę i tam była w domu te materiały do pisania i tam robiliśmy, ale potem jak się okazało, że ktoś tam, sąsiedzi już twierdzili, coś tam się kręci, podejrzani ludzie przyjeżdżają, przenieśliśmy to do Wędrychowicza mamy na Warszawskiej, łuk Krzywej, tam jak na Warszawskiej taka kamienica jest, od Krzywej się wchodziło do podwórka. No to tam resztę i potem już mieliśmy, to było ustalone, że wyjeżdżamy na wieś. Mieliśmy na wsi w stodole uporządnych ludzi z tak zasianem, za snopami zboża czy coś takiego, takie miejsce, do którego byłoby, no choć to i tak. Ja się dziwię, że i tak tyle czasu wytrzymaliśmy, bo przecież nas, to byli ci działacze w tej grupie najbardziej znani w Tomaszowie, więc no mogę wam powiedzieć, że na przykład pan porucznik milicji pod moim blokiem spał w maluchu. Ja go rano spotykałem, mówiłem mu dzień dobry. Więc oni nas śledzili i że tyle pozwolili czasu, to też jakoś chyba wola boska jakaś. No a jak to myśmy robili? Myśmy po prostu byli rzeczywiście później bardzo dobrze ułożeni organizacyjnie.
Każdy przewodniczący Solidarności w swoim zakładzie miał kilka osób, przynajmniej kilka, którym ufał w całej pełni. Tak, że uważał, że nawet może pójść do kryminału razem z tym kimś. I to tak było. Ja wspominam kilka, takiego pana, o którym nikt nie mówi specjalnie, na Mireckiego ulicy. Właściwie to nie na Mireckiego, od Mireckiego taka uliczka w bok, ja już nie wiem, jak ona teraz się nazywa. Miał dom. Był bardzo zdolnym człowiekiem manualnie. On robił w swoim domu w ścianach skrytki zamykane. Tak zupełnie w ścianie tego nie było widać, nie można było poznać, widziałem te skrytki. A każdy, właściwie w każdym zakładzie był człowiek gotowy do tego, żeby przejąć te rzeczy, które u tego pana się znajdą. I mieliśmy na przykład pana Eugeniusza Goździka, który jest przed Lubochnią, tam mieszka sobie i on jeździł do Warszawy. No mieliśmy swoje kontakty oczywiście z Warszawą, z Łodzią, z Nową Hutą takie mieliśmy, no, ja głównie w Gdańsku. Więc ten Goździk jeździł po materiały, przywoził je i do tego pana Witka. Ten pan Witek zresztą, to on zaczynał, on pierwszy, on do Łodzi jeździł, żeby było fajniej, to z łącznikiem z Łódzkiej Solidarności, z tej grupy, która drukowała ulotki, spotykał się w windzie w Urzędzie Bezpieczeństwa Łódzkim. I mówił, że to jest najlepiej. Tam nikt go nie posądza o to, że on może mieć jakieś materiały. Tam się umawiali, mieli jednakowe teczuszki i wymieniali je tylko i przywozili. No potem już tego Witka, ja się o niego bałem bardzo, więc no, nadal korzystaliśmy, ale potem z jego tych skrytek, ale potem i to właśnie, o właśnie, i to tak było, że z każdego zakładu ktoś wiedział kiedy, o której godzinie ma do Witka przyjść po materiał. I to tak mniej więcej co 15 minut jeden przychodził, odbierał. I gdzie mógł? Kto mógł? W zakładzie, to w zakładzie. Kto gdzieś nie bardzo mógł gdzieś w zakładzie, to chodził po blokach mieszkalnych, po klatkach schodowych, zostawiał na oknach, w parku, na ławeczce, jak była pogoda, nie było deszczu. Byle tylko to gdzieś poroznosić, żeby ludzie do tego mieli dostęp. Nade mną, ja mieszkam w bloku na drugim piętrze, nade mną w tej chwili mieszka pani, która wtedy była portierką w fabryce dywanów. No to ja ją dopiero poznałem, jak się przeprowadzałem właśnie na Niebrów z centrum miasta, z ulicy Biernackiego właściwie. I patrzę, Boże kochany, no i takie piękne były spotkania. I to w każdym większym zakładzie tak było, ale także i w mniejszych. I to bardzo, bardzo długo trwało. Z tym, że no też jak wszędzie bywa przykro, to i tutaj, że w końcu jak ja powiedziałem, że Witek już nie może przyjmować tych materiałów i do jednego z pana, który przywoził wówczas, powiedziałem mu, że no już ty nie możesz, nie będziesz przywoził, bo jest prawdopodobnie wsypa. No to powiedział mi, no to twoja sprawa, ja będę jeździł i tak. I będę przywoził. No i jeździł i rozprowadzał prawdopodobnie nawet za pieniążki, bo jakby myśmy mieli wszystko, przywoziliśmy, nie tylko ulotki, czyli taką typowo polityczną treść posiadającą, także literatura piękna. Przecież myśmy mieli piękne książki, które z zagranicy były przesyłane nielegalnie do kraju i te większe ośrodki, takie jak Gdańsk, czy Warszawa, czy nawet Nowa Huta, z którą mieliśmy takie bardzo fajne kontakty, mogliśmy te rzeczy nabywać i rozprowadzać. Ja miałem bliski kontakt z Gdańskiem zwłaszcza, bo od początku byłem współzałożycielem Komisji Krajowej Pracowników Służby Zdrowia Solidarności, więc jeździłem co miesiąc na zebrania od czasu do czasu i tak, no to znowu też, ale taki był. Teraz to jest, ja teraz tego nie rozumiem. Gdzie się podzieli ci Polacy, których wtedy było pełno w Polsce? Przecież na pewno myśl polityczna była różna i nie wszyscy byli przeciwnikami komunizmu, ale naprawdę, wierzcie mi, na ulicy można było spotkać tylko ludzi, którzy chętnie podali rękę, czy schowali, czy otworzyli człowiekowi drzwi, jak uciekał i zastukał. A jak ja na przykład po którymś posiedzeniu, wtedy jak może słyszeliście takie wydarzenie, jak pan w Bydgoszczy rozbili, milicja
USB, rozbili spotkanie działaczy Solidarności, tam pobili ich nawet. A ja wtedy byłem w Gdańsku na posiedzeniu mojej służby zdrowia i wpadła pani przewodnicząca tej naszej organizacji ogólnopolskiej, mówi: słuchajcie, koniec, zebranie, każdy jedzie w jedną stronę, bo już robi się tłumno, już jest nasza dzielnica otoczona przez domo, są milicjanci, pewnie będą nas wygarniali, bo się stało nieszczęście, działają w Bydgoszczy, pobili ludzi, może być to, jedźcie każdy, w którą stronę, może byle nie Gdańska, a potem będziecie się starali do domu. I ja doszedłem do wniosku, że spróbuję jednak wracać do domu, tylko może jakoś się uda. Byłem już zresztą szczęściarzem. Całe życie mi się jakoś szczęśliwie układało. No i miałem dużą torbę. Poszedłem na stację kolejową. Usiadłem jakoś na drugim końcu ławki, na której siedział żołnierz. Prawdopodobnie jechał na jakiś urlop czy na weekend do domu, do rodziców, z czynnej służby wojskowej. Marynarz, przepraszam, to, ale marynarka wojenna. No i wpada patrol. Oni chodzili po ulicach, zomowcy z karabinami, tak na ramieniu, przodu, gotowi tylko, żeby kogoś złapać. I oczywiście legitymują ludzi, zaglądają do bagaży, no więc, że uciekać nie ma sensu. Widzę, że koniec, tylko westchnąłem, bo mówię, że może na mnie trudno, no będzie się siedziało. I do tego żołnierza mówię: no, czy pana będę rewidować? On mówi: nie. A weźmie pan moją torbę? Bardzo chętnie. Sprawa się załatwiła. Mnie się tylko wylegitymowali, spytali się, po co byłem. Ja mówię, że mam tu rodzinę. Mogę podać nazwisko, jak chcecie, panowie. Miałem zaprzyjaźnioną rodzinę, która w takiej sytuacji mówiła: mów, że zawsze powiemy, że przyjechałeś nas odwiedzić. Nie pytali się już, gdzie odeszli. A pan marynarz mówi: tu pójdziemy do toalety. No też wiedziałem, po co. Chciał ulotki, chciał to. Oczywiście chętnie mu dałem i to sporo, mówię: niech pan tam rozdaje, gdzie się da. To takie były wydarzenia. A w jaki sposób wspomina pan, czy pamięta pan moment, kiedy wasza grupa już została przez Służbę Bezpieczeństwa rozbita, została zdekonspirowana? Mamy serię tych przeszukań, to jest marzec 82 roku w Tomaszowie, 22 marca. Moment zatrzymania. Czy pan pamięta to, w jaki sposób został pan pozbawiony na kilka długich tygodni wolności, ponieważ w momencie, kiedy byliście zatrzymani, do procesu mieliście przebywać w areszcie w Piotrkowie. Czyli moment zatrzymania i później warunki, w jaki sposób was traktowano, w jaki sposób przesłuchiwano, co wam zarzucano, w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa odnosiła się do was jako do działaczy podziemnej Solidarności. No, oni do mnie wpadli do domu, łomot do drzwi i otwierać. Nie było sensu przecież się bronić, bo rozbijali drzwi u ludzi, którzy nie chcieli otworzyć. Otworzyłem. Czterech chyba było cywilów, a trzech chyba mundurowych, tak siódemka była panów. No i od razu rewizja, wyrzucanie ubrań, szaf, bielizny. Wszędzie zaglądanie pod stoły, wszędzie na balkonie, w pościeli, no i głównie w szafach, w bibliotece. Potem piwnica. No w piwnicy też miałem kilka ulotek, ale miałem tak szpary między półkami takie. To była sklejka, przez którą można tam, jak się nóż wsadziło, to potem można było jakieś papiery, ale mało tego, nikt nie znalazł. Do działki, ogródek działkowy. Tam znowu miałem tajną skrytkę pod kartoflami. Znaczy, zanim ziemniaki się zrobiło, to wykopałem dół, tam wstawiłem w ten dół skrzynkę z wiekiem drewnianym i potem przysypałem to piachem, bo ja miałem bardzo dużo książek, właśnie świetną literaturę polską drukowaną za granicą. No ale i takich kilka materiałów historycznych, politycznych, o treści politycznej rzeczy także. A na to potem były ziemniaki nasypane, więc oni tam poszli, ale wszedł pan do tej piwnicy, ale zobaczył ziemniaki, nie ma nic więcej. To i w altance też nic nie znalazł.
Natomiast no, w moim pokoju znalazł niestety i to było tam kilka, niedużo już miałem chyba, ale zdaje się, że 16 takich przez nas wydrukowanych ulotek. No i książkę Miłosza i co gorsza wydawane przez za granicą taki książkę dużej grubości z wyliczonymi wszystkimi więźniami politycznymi, o których wiedziano za granicą, Polacy oczywiście, i nazwiska, i co się z nimi stało, jak byli traktowani, kto był zabity, kto zamordowany. I wyobraźcie sobie, świetna historia, bo pan, który wiedzieliśmy, bo to był pan, no już można powiedzieć, bo nazwiska nie mówię, mąż jednej z tomaszowskich lekarek, był porucznikiem SB, znałem go. To może łatwiej mi było zaproponować. Ja mówię, proszę pana, zainteresuje pana pewnie Miłosz. Mnie już nie. A pan mi zostawi to. Nic nie odpowiedział, więc ja to potraktowałem jako odpowiedź tak i pod tapczan wsunąłem te książki. Nie protestował, ale Miłosza wziął pod mundur. No to była zgoda. To jedno było co dobre. No i oczywiście do samochodu. Mnie nie zakładano kajdanek. To muszę uczciwie powiedzieć. Ale jak w połowie drogi, już w lesie, jak się jechało, dojeżdżało niedaleko do tej trasy piotrkowskiej, pomyślałem, że można spróbuję uciec. No i powiedziałem, że potrzebuję jednak do lasu wyjść, mam taką potrzebę. On mówi, że to już niedaleko do Piotrkowa dojedziemy. Dwóch ich było i kierowca. No ja mówię, że nie. No, mówię, może nerwy po prostu, ja muszę wyjść. No, zatrzymali się, wyszedłem w lasu, ale on za mną, pistolet. No mówię, nie da rady uciekać, no nie zabiję, ale może w nogę strzelić, inwalidę będę, wola boska. Wróciłem. Przyjechaliśmy do Piotrkowa. Pierwsze wrażenie to było straszne. Samego mnie wpędzili do celi. Ja może dlatego, że miłość Piłsudskiego i znajomość jego życia mi pomogła w siedzeniu w więzieniu. Piłsudski uważał, że mówił, że doskonale się nadaje do siedzenia w więzieniu, bo tam się dobrze czuje, nie potrzebuje towarzystwa, jeszcze sobie czyta, uczy się i jest mu tam dobrze, bardzo dobrze to znosi. Ja mówię, no to jak mój mistrz dobrze znosi, to ja też muszę dobrze znosić. No i ten jeden dzień, tylko pierwsze to zastanowienie w pierwszej chwili, mówię, Boże, ja jestem przestępca, kryminalista, w więzieniu siedzę. No ale to tak było, rzeczywiście taki przybity, ale sobie w końcu i sam sobie wytłumaczyłem. To jest chyba najlepiej, jak sobie człowiek sam wytłumaczy, bo innym się nie ufa. Więc mówię, przecież jak ja mówiłem to, co uważam, że dobrze i wsadzają ludzi porządnych i w więzieniach siedzą porządni ludzie, to gdzie jest moje miejsce? No to znaczy, że tu. No i dobrze. 24 godziny byłem sam, potem dostałem pana, który mówił, no wie pan, nie, to już na ty, to tam mówili na ty w celi. Ty to chociaż działałeś, ty to robiłeś, a ja to nic, no przypadkowo parę ulotek, ja nic nie robiłem, tak chciał zaufanie zbudzić. Ja nic nie robiłem, ale chore, ja będę siedział. Przecież tu straszą mnie, że działałem, a ja nigdzie, ja tam trochę ulotek, ty to siedziałeś. Ja mówię, że słuchaj mnie, to jeszcze gorzej, bo ja będę siedział za nic, bo ja w ogóle nie działałem, a mnie złapali i nawet mówili mnie, bo najpierw był prokurator z wojskowej prokuratury z Bydgoszczy, bo to Łódź podlegała pod ten okręg wojskowy łódzki. No i też tak, że 10 lat będzie żądał. Ja mówię, wie pan, to już pan przesadza, to tyle to mi się nie należy, aż tak dobrze nie zasłużyłem. No ale on mówi, nie, ale sądy są niezależne, to ja będę się domagał, ale to, a jakbyście pomogli, coś współpracowali, to naturalnie sąd by na pewno mniej, więc ja mówię, ja wiem, ja bym chętnie współdziałał, wszystko bym panu powiedział, ale no jak ja mogę powiedzieć, jak ja nic nie wiem. No po prostu jak powiem, że rozdawałem ulotki, to pan powie, ale kto mi to dał? No może tak by było. No i to tak. Ja rzeczywiście dobrze więzienie znosiłem. Oni traktowali nas paskudnie. Harasimowicz był chyba wtedy nawet starszy ode mnie, choć muszę przyznać, że wśród działaczy, ja wtedy 42 czy 3 lata liczący człowiek, to byłem jednym z najstarszych. Tomaszowski, mieszkaniec, on mieszkał na Świętego Antoniego.
Harasimowicz, nazwisko. Świetny człowiek. Jak myśmy wydawali, w Piotrkowie nie było takiej organizacji i w Opocznie nie było. Więc myśmy trochę rozwinęli swoją działalność i ten, o dobrze, pan doktor pytał, jak te ulotki. Także myśmy wysyłali swoje ulotki do Piotrkowa i do Opoczna. I ten Harasimowicz, mężczyzna już wtedy chyba bliski 50, jeździł tam, pracował w Opocznie, jeździł, brał ulotki, wywoził do Opoczna. W końcu ktoś tam go sypnął, złapali go w pociągu, zabrali książki, aresztowali, siedział w więzieniu ze względu na stan. Pobili go, strącili go ze schodów, spadł, potłukł się. Był może mniej sprawny. No i na wolności bodaj 2 czy 3 miesiące żył. A mnie pozostało tylko, umarł ten kolega młody, którego pan doktor wymieniał nazwisko, na tę literę się nazywał teraz. Nie, trocha. No to mnie tylko zostawało na pogrzebach wygłaszać przemówienia później. I teraz niedawno na Wędrychowicza, bo niestety Solidarność, jej obecni przywódcy zapominają o tym. To jest przykre. A jak wspomina pan rozprawę sądową, tak jak mówiliśmy, to było 5 rozpraw, czyli 5 razy sąd się zbierał, żeby osądzić, ocenić waszą winę na podstawie tych materiałów, które były zgromadzone w toku śledztwa. Wspomniał pan, że najpierw prokuratura wojskowa tym się zajmowała. Zapadła jednak decyzja, że będzie sprawę rozstrzygał Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Pani sędzia Leokadia Drążkiewicz miała być i była przewodniczącą składu orzekającego. Jaka była atmosfera wówczas w sali? Czego wy się spodziewaliście? Jakie wsparcie otrzymaliście ze strony adwokatów, którzy was wówczas bronili? Człowiek nie wie, co wspominać. A tak, to jest cudowne pytanie, bo tu trzeba było wymienić kilka osób. Przede wszystkim zacznę od ojca Miecznikowskiego, szefa jezuitów w Łodzi, już nie żyjącego. Zajmował się nami i rodzinami. Zresztą działał, pomagał nam później, ale to wtedy po prostu dał nam adwokatów i to najlepszych adwokatów w Łodzi. Mnie bronił osobiście mecenas Kern i mecenas Singlewski, dwóch adwokatów. Świetna anegdotka, jeśli mogę sobie pozwolić. Siedzę w więzieniu, wchodzi ten pan, jak to się tam, ten korytarzowy taki, Augustyniak, ja, wychodźcie. Ja wiem, że nie bez ubrania, ale celowo na wolność ubrać rzeczy? Nie, wychodzić, no to wychodzę. Zaprowadził mnie do jakiegoś tam na dół, zupełnie do innego budynku, do pustej sali, siadajcie, czekajcie, czekamy. Wchodzi jakiś pan, dzień dobry, panie Zygmuncie, będę pana obrońcą. No i ja całe życie nie lubiłem takich za bardzo od razu szybkich zbliżeń i kontaktów, a tu tym bardziej. Mówię, zaraz bardzo pana przepraszam, nic o panu nie wiem, ja pana nie organizowałem, żeby był pan moim adwokatem. Skąd pan w ogóle jest i kto pana tutaj do mnie przysyła, proszę powiedzieć. A ten człowiek się na mnie patrzy, panie Zygmuncie, przecież pan mnie nie pamięta w Gdańsku, jak się spotkał, jak rozmawialiśmy. Ja mówię, matko boska, no może tak, ja już ślepawy jestem, może nie poznaję. Mecenas Sindlewski, on już współpracował wtedy. Też to było takie, on już nie żyje, biedak też, ale on był troszeczkę wtedy, kiedyś to był PZPR-owcem też. Ale potem chyba się dobrze nawrócił, bo był nam przyjazny i to tych dwóch adwokatów Kerna. Kern był nadzwyczajnym człowiekiem, człowiek niezwykle oczytany, inteligentny, na każdy temat mógł coś, nawet bodaj wykłady robić. Niezwykły człowiek, świetny adwokat. Oczywiście takich najbardziej nasi polityczni przeciwnicy nie znosili i takich wykańczali. Pisano na niego, nie wiem, nie lubię używać brzydkich słów, ale tu inaczej by nie można tego robić, tylko jak najbrzydsze stosować.
bo stosowali do tego pana takie straszliwe obciążenia, okłamywali, wykończyli człowieka psychicznie i zdrowotnie. Nie będę tego opowiadał, co było z jego córką, z rodziną. Zniszczyli mu życie, człowiek młody, świetny człowiek, człowiek prawda, zmarł przedwcześnie. No to było takie traktowanie. W celi można było w każdej chwili obrywać. Nikt nie mógł się bronić, jak źle zrobił, to pobili i traktowanie było bardzo złe. Ty co sobie myślisz tam, taki. A jak wyglądała atmosfera na sali, w sali sądowej w momencie, kiedy byliście już na ławie oskarżonych? O czym myśleliście, w jaki sposób reagowaliście na te zarzuty, które wobec was były formułowane? Jaką linię obrony przyjęliście? No już wszystko było jasne, bo wszystko udowodnione, materiały znalezione. O sobie mogę tylko tyle powiedzieć, że jak pani prowadząca sędzina wymieniała tam po kolei i mówiła coś na temat tych na początek spraw, na każdego temat, powiedziała, że Augustyniak do końca się nie przyznawał i nie chciał do tego uczyć się. Więc ja do mecenasa Kerna wtedy był przy mnie blisko i ja mówię, panie mecenasie, ja bym chciał dwa słowa na ten temat powiedzieć. Mecenas Kern pyta, proszę, sądu, mój tam, jak to się nazywa, w każdym razie Augustyniak prosi o powiedzenie kilka słów. No pani sędzina pozwoliła, więc ja mówię, że proszę wysokiego sądu, sprawa była przeciwko mnie, więc miałem prawo nic nie mówić. I nie mówiłem. Nie dlatego, że się wstydziłem, tylko dlatego, że musiałbym wtedy obciążać także innych, prawda, nie tylko siebie. A teraz mogę powiedzieć, że to, co robiłem, robiłem słusznie i nie wstydzę się tego, co robiłem. Wręcz przeciwnie. No to nie powiem, bo dostałem brawa. Ale na sali było dużo ludzi właśnie, no rodziny przeważnie. To były, na przykład jak nas prowadzali w tych kajdankach wszystkich, no to zaczął się płacz na sali. Rodziny nie wytrzymywały tego. Bandytów prowadzonych w kajdankach. No, to takie były takie obrazki. Może i dobre, bo człowiek wszystko powinien poznać gruntownie, a inaczej by się tego... Ludzi nie nienawidziłem, ale system nienawidziłem, nienawidzę. Jest to komunistyczny system, jest straszny. Trzeba się jego bać i wystrzegać. I okrutnie się boję, żeby się u nas w Unii Europejskiej nie stało to samo, bo boję się tego, że trzeba mówić tylko, już się takie coś zaczyna, że trzeba mówić to, co jest słuszne, nie wypada powiedzieć tego, co niesłuszne. No, jakoś ja bardzo lubię mówić to, co niesłuszne. No i tak już pewnie będzie do końca życia, chwała Bogu.